Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Pierwszy dzień wiosny. Tak wygląda jeden z basioków zimujących w gruncie. No widać, że żyje, wysuwa się. Także jest nadzieja, że będzie rósł. A co tam dalej? Nie słychać. Tak wyglądają palmy po zimie. Butia capitata, to była jej pierwsza zima. Słuchajcie, moim zdaniem rebelka. Zobaczcie, jaki kurde idzie, jaka sztyca idzie. Zaczyna wywijać tutaj. Ten liść taki, widzicie, jest też jasno, taki jaśniejszy. To jest liść, który rozwinął się w tym domku, w którym stała. W domku z okien. Ani grzybka nie mają, ani nic. Także przynajmniej te liście, te zeszłoroczne. Te stare liście gdzieś tam, gdzieś nie gdzieś mają. Także Butia capitata, moim zdaniem, przezimowała rewelacyjnie. I no, palma robi naprawdę duże wrażenie w ogrodzie. Te jej powyginane właśnie te liście, nie? No, wyglądają kapitalnie. No i ten kolor jej taki jest inny, nie? Nie jest taki zielonkowaty. No, moje juki. Tak to, słuchajcie, wyglądają. No, karłatka. Moim zdaniem też. No, ogólnie jestem bardzo zadowolony z zimowania. Karłatka, słuchajcie, zobaczcie, jakie wypuszcza, zobaczcie, jak idzie. Wcale bym nie powiedział, że to jest marzec, nie? Że mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny, tylko że to już jest gdzieś maj, bo przyrasta naprawdę super. Piękne, nie wybarwiona jest, także kondycja jej jest rewelacyjna. No, facja japońska to już tam inna bajka. No i kudłaty, słuchajcie. Z tego, co widzę, to rozwinął jednego liścia i tam dwa wychodzą przez zimę. Tak to wygląda. Także myślę, że ona, że w tym roku kudłaty po roku czasu, co stał w miejscu, kompletnie nic nie wypuścił, no to już w tym roku powinien sporo liści wypuścić. Tutaj zobaczcie, jak jest łyso, nie? Latem to wszystko, to później będzie, kurczę, tych roślinek, a to Budda nie będzie taki osamotniony. No, bananowy wieśniak, żeby miał tutaj, kurde, nad tym pracować. A moja księżniczka, słuchajcie, no też przezimowała przepięknie. Już któryś dzień są odkryte te palmy. Jak już się tylko ciepło zrobiło, też, słuchajcie, wypuściła tutaj chyba dwa liście bodajże, tego rozwija. I zobaczcie tu środek, nie wiem, czy będziecie widzieli, jakie idą sztyce, szable, czy tam, jak to tam nazwać. No, w każdym razie, no, mi się wydaje, że wygląda ekstra. Co miałem problem? Słuchajcie, pod każdą palmą miałem gigantyczne kopce po krecie. Tak jak tutaj ta karłatka, to była cała zasypana dosłownie kretowiną, a nie wspominając już o jubei. Jubea to tak, jak wysoko jest pień, nie? Tak, tu była taki olbrzymi kopie, dosłownie taczka była ziemi. Tu wszędzie w trawie jest siatka i tak dochodzę do wniosku, że tutaj nigdzie nie mógł kopać kret, no więc całą ziemię spod trawnika, tu gdzie nie ma siatki, więc wyciągał poza siatkę. No i słuchajcie, no tak wygląda u mnie pierwszy dzień wiosny. Słoneczko się nawet przeciera, bo od rana padało. No i tutaj jeszcze zajrzymy do tej budy z basiokami. No, mi się wydaje, że też będą żyły, przebudzają się, ruszają. Także tak to wygląda. A z prac ogrodowych, słuchajcie, no to zacząłem już trochę z trawnikiem. Wygrabiłem trawnik, nasypałem, już dostał wapna. Teraz dostanie troszeczkę nawozu, żeby trawka ruszyła, zaczęła się zielenić. Wapna, bo mi strasznie się mech rzuca. No.
A jeszcze wam skrzyp zimowy i na skrzyp japoński. Słuchajcie, zobaczcie, no troszkę tak ucierpiał. Połamały się te niektóre te łodygi, ale to ze względu właśnie na wiatr, na śnieg, ale no to jest roślinka niezawodna, także że zaraz zacznie wypuszczać świeże, także zazieleni się. Nie potrzeba tego okrywać, no jedynie mówię, no i co na przykład, zobaczcie, tu, że jest bardziej osłonięta od wiatru, od wszystkiego, jest dużo wyższe, nie? Grubsze są te patyki. A tu zobaczcie, że jest bardziej na przeciągu, nie? One są już drobniejsze, mniejsze. No i tu jest bardziej narażone właśnie na wiatr, na śnieg. Także widzicie, tak to wygląda. Także moi drodzy, słuchajcie, palemki przyzimowały mi rewelacyjnie. Bananki w budkach też. Teraz słuchajcie, czekać tylko naprawdę takiej prawdziwej, ciepłej wiosny, pogody. Tego wam zresztą życzę w tym dniu dzisiejszym. Słoneczka. Oby nas ta wiosna, później te lato nie cieszyło tymi roślinkami, tym wszystkim. No. Także trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczyska. Do następnego razu.